Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy porównywać, testować dwie paletki. Jedną z nich mam już od dawna, bo mam ją już tak naprawdę, wydaje mi się, że około roku. Niecały rok na pewno mam tę paletę. To jest paleta Shanek Soul z BH Cosmetics, youtuberki, przepięknej dziewczyny z chyba Nowej Zelandii albo Australii. Wydaje mi się, że z Nowej Zelandii. Najpopularniejsza youtuberka w Nowej Zelandii. Paleta wygląda tak. Duże takie cienie, dużo jest chromowych, duochromów, są też maty i ogólnie taka dosyć ciepła paleta. I z drugiej strony są też kolory do ust, które... I jeden z nich sobie dziś nałożę. I słuchajcie, co chciałam z tą paletą zrobić. Na pewno słyszeliście o skandalu, tutaj na YouTubie teraz jest dużo skandali w Ameryce w związku z kopiowaniem wzajemnie palet i tak dalej. Ta paleta była pierwsza jak coś, mam ją już od dawna. Natomiast ta paleta wyszła później, Kylie Cosmetics, która wyszła zdecydowanie później. I jest to paleta bardzo, bardzo podobna, jeżeli chodzi o odcienie. I skandal wybuchł wtedy, kiedy Shannon, czyli autorka pierwszej palety, wrzuciła na Twittera porównanie czy zdjęcie jakoś tak i dodała do tego symbol węża, oznaczający, że coś tutaj śmierdzi, coś jest tu podejrzane. Ktoś od niej tę paletę skopiował. Słuchajcie, jedno oko standardowo wykonam jedną paletę, drugie drugą. To używałam całkiem dużo, tej tak naprawdę może ze dwa razy może ją użyłam. Nawet użycia tu dużego nie widać. W każdym razie obie palety są dosyć mocno pigmentowane. Podobnie wykonane, bo mamy w takich kartonowych opakowaniach. Jeżeli chodzi o cenę, to ta w regularnej sprzedaży kosztuje 22 dolary, natomiast ja ją kupiłam jak była za 12 dolarów i bardzo często jest na stronie BH Cosmetics za 12 dolarów. Tak jak pozostałe palety właśnie BH często są za 12 dolarów. No i ta dodatkowo oczywiście ma coś do ust, natomiast ja sobie najpierw nałożę coś na usta, ale te kolory do ust są takie, no takie przeciętne. Nałożę sobie ten beżyk tutaj, który najbardziej mi się podoba. Te kolory są takie ok, no nie jest to nic takiego, wiecie, super, żeby się jakoś super trzymało, ale są dosyć napigmentowane. Na pewno jest to fajny bonus, jak mamy paletę cieni, żeby dodatkowo mieć jeszcze coś do ust. Kolory oczywiście możemy mieszać. W smaku jest takie sobie, bo smakuje bardzo chemicznie, także no nie jest to zbyt dobrej jakości pomadka, ale wygląda ok. A teraz słuchajcie, porównamy sobie oczy. Oczywiście te cienie się troszeczkę różnią, nie ma identycznych kolorów, ale są naprawdę bardzo zbliżone. Tutaj u Shannon są te duochromy, tego tu brakuje u Kylie, że tak jak mamy tutaj ten na przykład piękny, taki połyskujący, podobny do tego cienia z MACA Club, taki cień, który połyskuje na zielono-brązowo. Tutaj tego rzeczywiście brakuje w tej palecie, ale za to te wszystkie ciepłe, te ceglaste odcienie są praktycznie identyczne. No dobra kochani, to co? Jedno oczko Shannon, drugie oczko Kylie. Ok, tak jak mówiłam, zaczynamy od Shannon i będę nakładać i na jedną, i na drugą, tak jak robiłam w przypadku różowych paletek. Będziemy sobie po prostu porównywać, czy te cienie są podobne i czy mogę uzyskać podobny efekt na obu oczach. Najjaśniejszy cień w tej palecie, one niestety nie mają nazwy. Tutaj beżyk. W drugiej palecie podobnie najjaśniejsze, one z kolei mają nazwę, ale trzeba chyba obracać, żeby cokolwiek tu przeczytać. Ten mocniej napigmentowany, rzeczywiście. Bardziej się sypie, taki bardziej kredowy, mocniej napigmentowany kolor. Zdecydowanie mocniejszy. Spróbuję tutaj poprawić drugą warstwę. No dobra, efekt jest podobny, natomiast tutaj trzeba rzeczywiście z tej strony dołożyć. Kolejny kolor, jak widzicie, taki błyszczący, połyskujący. Pójdzie w wewnętrzny kącik. Piękny, będzie służył za rozświetlacz. Natomiast ten z drugiej palety jest troszeczkę bardziej, widzicie go tu? Troszeczkę bardziej beżowy. Ten jest taki bardziej szampański, ten beżowy. Ten wewnętrzny kącik, troszeczkę pod łukiem brygowym tutaj. Jeśli chodzi o kosmetyki Kylie, to tak samo jak często są one kopiowane, to tak często wybuchają skandale, że Kylie, w zasadzie ten, kto jej projektuje kosmetyki, kopiuje od innych firm. Nie wiem, czy śledzicie, ale ostatnio była taka afera, że te takie ściekające usta to nie jest produkcja Kylie Cosmetics, tylko to jest ściągnięte od jakiejś rosyjskiej makijażystki. No, także takie rzeczy się dzieją. Dobra, teraz ten taki żółtawy, matowy kolor. Powędruję sobie tutaj na załamanie, jako kolor transferowy. I podobny kolor z drugiej strony, ten troszeczkę chyba ciemniejszy. Tak, wydaje mi się, że jest ciemniejszy, widzicie? Trzeba będzie później ten makijaż poprawić. I ta paleta Kylie jest zdecydowanie mocniej napigmentowana. I wydaje mi się, że jest tutaj więcej matów niż w palecie Shanek Soul. Dobra? Słuchajcie, spróbuję sobie to troszeczkę przyciemnić tą cegłą.
żeby wyglądały jednak tak samo. Ok, i teraz idąc dalej, ten ceglasty kolor w zewnętrzny kącik bardziej. O tu, już bez tego żółtego. Dobra, i z tej strony tak samo, ceglasty kolor. Jest bardzo podobny, one są rzeczywiście zbliżone tutaj i już widzę, że ten jest mocniej napigmentowany znowu. No dobrze, i teraz może coś z tych takich brązów. Zobaczymy, które są do siebie tutaj podobne. Widzicie ten na środku? Wydaje mi się, że ten będzie do niego podobny. Zaraz sobie sprawdzimy. Zrobię swatch. I ten z palety Kylie. Prawie. Widzicie? Prawie. Nie, to nie jest to samo. Tutaj, tak jak Wam mówiłam, mamy te duochromy. Mamy też taki bardzo ciemny brąz. Natomiast u Kylie jest to praktycznie prawie czarne. Także tutaj się w tym momencie te palety różnią, ale będę starała się osiągnąć podobny efekt. Tu nakładam ten na środku. Oj, cień się sypie. A z tej strony nałożę ten. Trochę cieplejszy jest ten kolor. Wiecie co, tak naprawdę mogę im iść dalej na środek powieki. Ładnie połyskuję. Niby się różnią, ale na powiekach wyglądają teraz tak samo. Może jeszcze odrobinę ciemnego w załamanie. Tutaj użyję tego najciemniejszego. Dzisiaj nie używam tego pięknego duochromu, bo w tej drugiej palecie nie ma, ale ogólnie jak używałam już tej palety, to właśnie dla tego cienia. I z drugiej strony użyję pomieszanych tych dwóch cieni. Ok, kochani, tak to wygląda. Praktycznie tak samo. Słuchajcie, nakładam kreskę, tuszuję rzęsy i już do Was wracam. Ok, kochani, jestem z powrotem. I słuchajcie, właśnie weszłam na stronę Beach Cosmetics i znalazłam, że ta paleta kosztuje 14,50. Nie wiem dlaczego, gdzieś na innej stronie musiało mi się wyświetlić, że była za 22. Nie mam pojęcia, ale na Beach Cosmetics jest jednak za 14,50. Więc nie jest to dużo. Ja kupiłam za 12, już nie pamiętam dlaczego. Chyba to była jakaś akcja, mi się udało kupić za 12. Teraz tak, co do palety Kylie, ja płaciłam cło. Pozdrawiam dziewczynę z poczty, która mi wydawała te kosmetyki. Już dawno, dawno temu, na pewno pamiętacie, nagrywałam Wam materiał, jak odbierałam i te Kylips, i właśnie paletkę. To było dawno temu. Także wyszło mi jeszcze o wiele, więc już nie pamiętam, ile dokładnie kosztowało cło powyżej. 100 zł zapłaciłam za cło, na pewno ze 100, 150 zł zapłaciłam. Dobra, kochani, porównajmy sobie teraz te palety. Oprócz ceny, no bo cenowo wygląda, wygrywa tutaj oczywiście paleta Beach Cosmetics, jest to bardziej dostępna firma, tańsza. Jeżeli chodzi o plusy, minusy. Plus tej palety to mamy lusterko. Cienie wydają mi się trochę większe. Niestety nie znalazłam pojemności, jak duże są tutaj cienie, natomiast same te poty wydają się większe. Możecie porównać, są zdecydowanie większe. Te cienie, pewnie było na opakowaniu, ale nie mam już opakowania. Teraz tak, tutaj oprócz cieni mamy też tą paletę pomadek. Nie jakiejś super jakości, ale nie jest źle, wygląda to całkiem spoko. Może nie ma super smaku, ale nie o to chodzi, mamy tutaj spory wybór. Jest to paleta na pewno fajna na podróże, można ją zabrać. To jest taka właśnie kartonowa, no nie jest takiej super jakości, bo jest cała już porysowana i ubrudzona, ale naprawdę możemy tutaj zrobić wiele makijaży. I plusem jest to, że tego, co nie ma w tamtej palecie, tamta jest bardziej matowa. Tu mamy te piękne, połyskujące kolory. Jest to zdecydowanie ładniejszy, rozświetlający kolor ten właśnie. Piękny, połyskujący taki, można powiedzieć, brudny róż. Te piękne, połyskujące kolory, ten jest w ogóle najładniejszy na świecie, bo mówię Wam, to jest jak klap z maka, widzicie, to jest taka zielenio-brązowo-burgund, coś takiego, przepiękny kolor. Także tutaj pod tym względem ta paleta wygrywa, jeżeli chodzi o połyskujące kolory. Natomiast paleta Kylie jest mocniej napigmentowana, zdecydowanie mniej kosmetyku używałam, żeby uzyskać bardzo podobny efekt. Jest tu więcej matów, więc jest to zdecydowanie paletka dla dziewczyn, które kochają maty. Tak naprawdę mamy tu tylko dwa błyszczące kolory, ten rozświetlający i ten taki, który użyłam na środku powieki. To są dwa błyszczące kolory, cała reszta jest matowa. Moim zdaniem mają troszeczkę lepszą jakość niż paleta Chanel Soul. Nie sypią się tak jak ta paleta, także jeżeli chodzi o jakość, wygrywa. Niestety cena jest bardzo wysoka, o wiele, wiele wyższa. Teraz kwestia, kto od kogo skopiował. Moim zdaniem, jak widzicie po oczach, makijaż jest identyczny. Na pewno ta paleta jest inspirowana, skopiowana tej palety. Palety nie są identyczne, tu mamy więcej błyszczących cieni, tu mamy więcej matowych cieni, natomiast koncepcja, ogólny wygląd palety, makijaż, jaki mogłam tym uzyskać, jest bardzo podobny. Czy warto inwestować w tę paletę? Moim zdaniem nie. Dostaniecie bardzo podobne cienie w innych markach, za taką cenę możecie kupić o wiele więcej cieni, bardzo podobnych. Nie mówię o tej palecie, bo ta jest
bo ta też jest tańsza. Możecie podobną paletę sobie skomponować z Inglota albo na przykład z Glam Shadows od Hani. Znajdziecie bardzo, bardzo podobne cienie. Także gdybym miała ją kupić ponownie, to szczerze mówiąc bym jej nie kupiła. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o ten krótki film. Nie chodziło to absolutnie o to, żeby mówić, czy Kylie jest fajna, czy nie fajna. Zupełnie nie o to mi chodzi. Chodziło mi tylko i wyłącznie paletki, o ich porównanie, także macie porównanie. Będę porównywać jeszcze wiele fajnych palet. Mam sporo zamienników, mam też podróbki. Chciałabym Wam pokazać podróbki, nie pod tym względem, żeby podróbki kupować, bo tego nie popieram, ale żeby Wam pokazać, jak wygląda podróbka, na przykład podróbka palety czekoladowej, czy podróbka palety Jeffree Star, żebyście się nie nacięli, kiedy kupujecie coś w necie, nie na stronie producenta. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, zostawcie kciuki do góry. Jeżeli miałyście którąś z tych palet, dajcie mi znać, co o nich sądzicie. Co w ogóle sądzicie o całej sprawie, czy palety są Waszym zdaniem podobne, czy nie. Napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. No i to tyle w dzisiejszym filmie, ja uciekam. Do zobaczenia, pa, pa!